Nasze webinarium przewidziane jest na 1 godzinę. Zmian jest bardzo dużo, dlatego prosimy o wyrozumiałość, że omówimy tylko takie najbardziej istotne zmiany, które w ramach tego czasu, który nam został przeznaczony, byliśmy w stanie, które wydawały nam się bardzo ważne. I pokrótce przedstawiając naszą agendę, nie wiem, czy udało, mam jakiś problem z przesunięciem. Tak, więc nasza agenda wygląda następująco. W pierwszej kolejności chcieliśmy omówić zmiany dotyczące składki zdrowotnej, następnej zmiany w skali podatkowej, podwyższenie kwoty wolnej. Potem przedstawimy Państwu ulgi, które wprowadza nasz ustawodawca, nowe ulgi, zmiany w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu korzystania z samochodów do celów prywatnych, ryczałt na powrót, abolicję. Potem przedstawimy Państwu skutki nielegalnego zatrudnienia od 2022 roku, a następnie zmiany w podatku zryczałtowanym dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i kartą podatkową. Na czacie mogą Państwo zadawać pytania. My w miarę możliwości postaramy się na nie odpowiedzieć pod koniec naszego spotkania, jeżeli zostanie nam jeszcze kilka czasu. W tej chwili oddaję głos do kolegi, który rozpocznie od zmian w zakresie kalkulacji składki zdrowotnej i zasad odliczania tej składki. Bardzo dziękuję. Maciej, przekazuję Ci głos. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące składki zdrowotnej, to nie są one zmianami o charakterze ściśle podatkowym, natomiast ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenia zdrowotne w Polsce są istotnym elementem systemu podatkowego w zakresie podatku PIT. Z tego względu, że te stawki zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenia zdrowotne dotychczas wpływały na wysokość podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne, z tego względu, że składki na ubezpieczenia społeczne były odliczane od przychodu, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne w znacznej części była odliczana już od kwoty podatku. Stąd też te obie wartości, pomimo że miały charakter innego rodzaju niż charakter podatkowy, to ostatecznie w sposób istotny wpływały na wysokość podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne z większości tytułów. I te zmiany, i te zasady, które obowiązywały w Polsce przez bardzo, bardzo długi okres czasu, w 2020 zmienią się i to zmienią się w sposób niezwykle istotny. Zmiany dotyczą składki zdrowotnej. Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, to wpływ ich na ostatecznie na kwotę podatku pozostaje bez zmian. Natomiast zmienia się sposób uwzględniania, czy sposób, zarówno sposób kalkulacji składki zdrowotnej, jak i wpływ tej składki na wysokość płaconego podatku. Chciałbym omówić te zmiany w odniesieniu do poszczególnych sposobów opodatkowania, ponieważ zasady obliczania składki zdrowotnej różnią się w zależności od tego, w jaki sposób dana osoba fizyczna opodatkowuje osiągane przez nią przychody. Zacznę od zasad ogólnych, czyli od osób rozliczających się według skali. Również dotyczy to osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Dla tej grupy osób utrzymana została stawka zdrowotna w wysokości 9% podstawy wymiaru. W przypadku osób innych niż przedsiębiorcy również zasady ustalenia podstawy wymiaru pozostają niezmienione, więc będzie to przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy dotychczas płacili składki zdrowotne w stałej kwocie zryczałtowanej w roku bieżącym jest to 381 zł. W ich przypadku zmiana będzie bardzo istotna, ponieważ od 2022 roku podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie dochód pomniejszony od składki na ubezpieczenia społeczne i od tak ustalonej podstawy będzie płacona 9% stawka podatku. Jednocześnie została wprowadzona zasada, że minimalna wysokość składki zdrowotnej opłaconej przez przedsiębiorcę rozliczającego się według skali podatkowej to 9% po
podstawy 9% minimalnego wynagrodzenia. To bardzo istotne i to w sposób w wielu przypadkach niekorzystny wpłynie na ostateczny poziom obciążenia podatkowego, jest fakt, że z dniem 1 stycznia 2022 roku uchylana jest możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Tak jak wspominałem, dotychczas ta składka podlega odliczeniu, nie w całości. Podstawa wynosi 9, natomiast odliczenie to 7,75 podstawy wymiaru, więc w praktyce podatnicy finansują tą składkę zdrowotną tylko w niewielkiej części, 1,25%. Natomiast od roku następnego ta składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie w żaden już sposób wpływać na wysokość podatku płaconego przez osoby fizyczne. Zmiany dotkną również tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się według stawki liniowej, czyli według 19% podatku liniowego. W ich przypadku dotychczas również tak samo jak w przypadku przedsiębiorców rozliczających się według skali, składka zdrowotna miała charakter ryczałtowy, czyli stała kwota w trakcie roku. Od 2022 składka zdrowotna będzie stanowić 4,9% podstawy wymiaru. Ta podstawa wymiaru zarówno dla podatników, przedsiębiorców rozliczających się według skali, jak i według podatku liniowego będzie ustalona na tych samych zasadach. I również w przypadku podatników rozliczających się według podatku liniowego uchylana zostaje możliwość odliczenia części składki zdrowotnej. Więc również w tym przypadku ta składka zdrowotna obliczona według stawki 4,9% będzie stanowić dodatkowe obciążenie. Jeśli chodzi o podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to w tym w odniesieniu do tych osób również mamy do czynienia z innymi, z nowymi zasadami. Ustawodawca przewidział powiązanie wysokości składki zdrowotnej od przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę i wprowadzone zostały trzy przedziały przychodów rocznych. Pierwszy przedział to jest przychód do 60 000 zł. Dla tej grupy podatników podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota równa 60% przeciętnego wynagrodzenia. Składka jest obliczana według stawki 9%, co da około 300 zł miesięcznie. W przypadku tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a których przychody mieszczą się w przedziale od 60 do 300 tysięcy, podstawą wymiaru składki będzie 100% przeciętnego wynagrodzenia, co przy obecnym poziomie przeciętnego wynagrodzenia da składkę w wysokości około 500 zł miesięcznie. Tutaj jest informacja około 500, ponieważ ostateczne te wysokości zależą od wysokości średniego wynagrodzenia w ostatnim kwartale bieżącego roku i one będą znane dopiero na początku roku przyszłego. I ostatnia grupa w przypadku podatników, którzy osiągają przychody powyżej 300 tysięcy złotych, podstawą jest 180 tysięcy przeciętnego wynagrodzenia i da to kwotę około 900 zł miesięcznie. Generalnie można powiedzieć, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wielu przypadkach będzie skutkował, będzie miał korzyści również na gruncie składki zdrowotnej, ponieważ te kwoty, które będą płacić podatnicy rozliczający się według tej wartości, niejednokrotnie będą jednak niższe niż kwoty składki płacone w sytuacji wyboru stawki liniowej bądź też rozliczenia według skali. Więc to może być dodatkowa zachęta do wyboru ryczałtu przychodów ewidencjonowanych, który zresztą staje się taką preferowaną przez ustawodawcę formą rozliczania się osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. I ostatnia grupa osób, które dotychczas były objęte składką zdrowotną, to są ci podatnicy, którzy rozliczają się według karty podatkowej i dla tej grupy wysokość składki zdrowotnej będzie wynosiła 9% minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście zarówno w przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, jak i w formie karty podatkowej uchylona zostaje możliwość odliczenia składki zdrowotnej od
należnego podatku. Nowością w zakresie składki zdrowotnej, którą wprowadzają przepisy Polskiego Ładu, jest objęcie obowiązkową składką zdrowotną osób, które uzyskują wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na podstawie aktu powołania. Więc tutaj chodzi przede wszystkim o członków zarządu i prokurentów, którym wynagrodzenie jest przyznane na mocy uchwały bez zawierania dodatkowej umowy, czy to umowy o pracę, czy to umowy cywilnoprawnej. Obecnie wynagrodzenia tych osób, one nie podlegają ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniom zdrowotnym. W przypadku polskich rezydentów podatkowych one są opodatkowane według skali, jednocześnie ten rodzaj dochodów jest objęty opłatą solidarnościową w wysokości 4%, natomiast w przypadku członków zarządu będących nierezydentami opodatkowanie następuje według 20% podatku zryczałtowanego. Zmiana, która zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2022 roku, będzie polegać na tym, że te osoby będą również obciążone składką zdrowotną. Ta składka zdrowotna będzie obliczana od ich przychodu, od ich wynagrodzenia, a podstawą i obliczana według stawki 9%. I oczywiście, jak w przypadku pozostałych osób wcześniej wskazanych, nie będzie możliwości odliczenia tej składki od podatku. Co istotne, te zmiany w zakresie obligatoryjnej składki zdrowotnej dla osób uzyskających wynagrodzenie na podstawie uchwał może również dotyczyć osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce, nie będących polskimi rezydentami czy też obywatelami polskimi, którzy pełnią funkcję zarządu w polskich spółkach. Natomiast nie zawsze tak będzie w sytuacji, gdy dana osoba pełniąca taką funkcję jest objęta obligatoryjnym systemem ubezpieczeń społecznych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, względnie posiada taki tytuł w państwie, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą koordynacji w zakresie zabezpieczenia społecznego, to nie będzie obowiązku zapłaty tej składki zdrowotnej w Polsce, ponieważ te wszystkie akty zawierają zasadę, że ubezpieczenie społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne jest opłacane tylko w jednym państwie. I najczęściej będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że na skutek zbiegu tytułu w różnych państwach osoba ta będzie podlegać ubezpieczeniom w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania. W przypadku, jakby taka uwaga praktyczna, objęcie tych osób ubezpieczeniami społecznymi będzie wymagać posiadania aktualnego formularza A1 wydanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową po to, żeby potwierdzić, że dana osoba posiada odpowiedni tytuł do ubezpieczeń w innym państwie. I posiadanie takiego dokumentu pozwoli na wyłączenie obowiązku poboru składki zdrowotnej od wynagrodzeń wypłacanych tym osobom. Na kolejnym slajdzie znajduje się takie krótkie podsumowanie tych zmian, które zostały wprowadzone. Myślę, że one nie wymagają jakichś szczególnych komentarzy. Ta prezentacja zostanie Państwu przesłana po szkoleniu, więc to jest taki element podsumowujący, gdzie zebrane są te wszystkie informacje w taki sposób, żeby łatwo można było porównać zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym przez osoby uzyskujące dochody opodatkowane w poszczególny sposób. I generalnie tylko taki komentarz, że w przypadku członków zarządu te zmiany będą powodować wzrost obciążeń i on będzie dosyć istotny, szczególnie jeżeli wynagrodzenie tych osób będzie opodatkowane według wyższej 32% stawki podatku, więc łącznie ze stawką zdrowotną te obciążenia będą wynosić około 40%. Kolejny temat, który chciałbym Państwu przybliżyć, dotyczy zmian w skali podatkowej, w tym podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Generalnie
kwota wolna od podatku w Polsce też jest takim tematem, który jest często poruszany w pewnych, zarówno w rozmowach o charakterze politycznym, jak i takich typowo podatkowych. Bardzo często zwracało się uwagę, że ta kwota podatku, kwota wolna od podatku w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Często pojawiały się porównania z innymi państwami, niejednokrotnie znajdującymi się, można powiedzieć, na pewnym niższym poziomie rozwoju od Polski, gdzie ta kwota wolna od podatku była znacznie wyższa. Pojawiał się szereg takich jednak postulatów, żeby powiązać tą kwotę wolną od podatku z pewnym minimum socjalnym. To znaczy, żeby państwo zaczęło pobierać podatki dopiero w tej sytuacji, gdy dochód danej osoby pozwala na zaspokojenie jej podstawowych potrzeb. I generalnie można powiedzieć, że w tym zakresie te zmiany, które wejdą w życie od przyszłego roku, te postulaty realizują. Następuje od przyszłego roku podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 tysięcy do 30 tysięcy. Natomiast tu musimy też pamiętać, że zmiany, które dotyczą obliczania składki zdrowotnej oraz braku możliwości odliczenia jej od podatku w Polsce, powodują, że ta zmiana polegająca na podniesieniu kwoty wolnej od podatku ponad trzykrotnie nie będzie aż tak mocno odczuwalna, jakby się mogło wydawać. Generalnie to podniesienie kwoty wolnej od podatku, ono jest skierowane do wszystkich podatników, których dochody są opodatkowane według skali, a to oznacza, że z tej preferencji czy z tej zwiększonej kwotowo preferencji nie mogą skorzystać ci podatnicy, którzy rozliczają podatek według stawki liniowej. Konsekwencją zwiększenia kwoty wolnej jest to, że przychody tak długo nie osiągną 30 tysięcy, to ostatecznie nie będą opodatkowane, więc obowiązek zapłaty podatku pojawia się dopiero po przekroczeniu dochodu w wysokości 30 tysięcy złotych. Więc generalnie można sobie tak przykładowo tylko wskazać, że te zmiany mogą na przykład okazać się korzystne dla emerytów, ponieważ cały czas pojawiają się jakby świadczenia w wysokości 2,5 tysiąca, one występują w praktyce, jak również osoby, które pracują w niepełnym wymiarze, głównie w niepełnym wymiarze czasu pracy, ponieważ osoby, które wykonują pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, nawet w przypadku pensji minimalnej, to już będą osiągać te dochody na takim poziomie, że zbliżona po prostu, że ta kwota zostanie po prostu wyczerpana. I to jest pierwsza istotna zmiana w zakresie skali podatkowej, sposobu kalkulacji podatku. Druga dotyczy podwyższenia progu podatkowego, czyli ustawodawca nadal zdecydował się zachować dotychczasową skalę podatkową, czyli obejmującą dwie stawki, czyli 17 i 32%, natomiast stawka 32% będzie obecnie stosowana dopiero od dochodu przekraczającego 120 tysięcy złotych. Czyli dopóki ten próg dochodu nie zostanie osiągnięty, to będzie miała zastosowanie stawka 17%, natomiast nadwyżka powyżej kwoty 120 tysięcy będzie już opodatkowana według stawki 32%. I na kolejnym slajdzie też znajduje się takie syntetyczne podsumowanie tych zmian, czyli zarówno dotyczących składki zdrowotnej, jak i zmiany w zakresie kwoty wolnej oraz skali podatkowej. Też myślę, że nie ma potrzeby szczegółowo tego omawiać, byłoby to powtórzenie wcześniej przedstawionych informacji. Natomiast to ma taki charakter, że w tym momencie, kiedy Państwu prześlemy nasze prezentacje, jest to takie zbiorcze i syntetyczne zebranie najważniejszych informacji w zakresie tych dwóch zagadnień. Natomiast chciałbym się jeszcze chwilę skupić na
na liczbach, bo oczywiście możemy tutaj o podatkach też można mówić dużo i używać dużo słów, natomiast na samym końcu jednak należy usiąść i dokonać wyliczeń, żeby ustalić, czy te zmiany niosą za sobą jakieś korzyści, ewentualnie kto jest beneficjentem tych zmian, a kto jednak na tych nowych zmianach straci. No generalnie zapowiedzi były takie, że te nowe regulacje mają odciążyć podatkowo osoby najmniej zarabiające, natomiast w przypadku osób, które uzyskują wysokie dochody, miało dojść do wzrostu opodatkowania. I na potrzeby tych porównań, zweryfikowania, czy te zapowiedzi faktycznie pokrywają się z rzeczywistością, przyjąłem 4 kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli przygotowałem kalkulację dla osoby zarabiającej brutto 4 tysiące, 6 tysięcy, 14 i 20 tysięcy. I w przypadku osoby, której roczne, miesięczne wynagrodzenie brutto to 4 tysiące, a więc 48 tysięcy rocznego wynagrodzenia brutto, faktycznie nowe przepisy skutkują zwiększeniem wynagrodzenia rocznego. Pokazane są te zmiany w ujęciu rocznym, ponieważ jakby to jest rozwiązanie optymalne z uwagi na to, że z uwagi na skalę podatkową, tak, w pewnych sytuacjach wynagrodzenie, pensja netto w trakcie roku podlega pewnym zmianom. Więc osoba, której wynagrodzenie brutto rocznie osiąga 48 tysięcy złotych, od przyszłego roku uzyska wynagrodzenie netto wyższe około 1360 zł, dokładnie 1365 zł. W przypadku osoby, której wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi około 6 tysięcy, czyli tutaj mówimy o kwocie zbliżonej do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli mówimy o kwocie 72 tysięcy brutto rocznie, to dla takiej osoby nowe przepisy nie powodują zmian. Generalnie w przypadku takich osób znajdzie zastosowanie ulga dla tak zwanej klasy średniej i te osoby utrzymają, można powiedzieć, dotychczasowy stan posiadania, jeśli chodzi o kwestie podatkowe. Inaczej będzie już wyglądać sytuacja osób, które zarabiają większe kwoty. Dla kwoty 14 tysięcy brutto miesięcznie, czyli 168 tysięcy brutto rocznie, nowe przepisy oznaczają spadek wynagrodzenia rocznego netto w wysokości 1053 zł. Natomiast dla osoby, której wynagrodzenie jest jeszcze wyższe miesięcznie o 6 tysięcy, czyli zarabia 20 tysięcy miesięcznie i 240 tysięcy rocznie, spadek dochodu netto, spadek wynagrodzenia netto jest już zauważalny, jest to kwota niemalże 6,5 tysiąca złotych. To teraz przekazuję głos Monice, która omówi kwestię ulg wprowadzonych nowymi regulacjami. Dobrze, więc kolega już zaczął tutaj opowiadać o uldze dla klasy średniej, więc ja ten temat chciałabym kontynuować. Tak jak kolega przedstawił też na wyliczeniu, dla najmniej zarabiających zmiany zasadniczo są korzystne. Została podniesiona kwota wolna, która w zasadniczej części zrekompensowała obciążenia wynikające z braku odliczenia składki zdrowotnej. Natomiast dla wszystkich innych podatników zmiany i podniesienie kwoty wolnej w obliczu obciążeń związanych z brakiem odliczenia składki zdrowotnej powodowało jednak zmniejszenie wynagrodzenia netto. Dlatego ustawodawca stwierdził, że pewna grupa podatników, tak, zaliczana właśnie przez ustawodawcę do tak zwanej grupy klasy średniej, będzie miała możliwość skorzystania z ulgi, która zrekompensuje właśnie brak odliczenia składki zdrowotnej. Ulga zależy od wysokości dochodów osiąganych przez podatników i została przewidziana też nie dla wszystkich, ale dla wybranych grup osiągających dochody opodatkowane według skali podatkowej, którymi są jednak wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz w ostatnim już
że tak powiem, ruchu, ustawodawca zgodził się na to, żeby tą grupą objąć również przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Oznacza to jednak, że z ulgi nie skorzysta również duża grupa podatników, w szczególności emeryci, osoby, które uzyskują dochody z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, czy osoby na przykład zatrudnione na praktykach absolwenckich. Kto ma prawo do ulgi? Do ulgi mają właśnie prawo pracownicy i przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, których dochody w skali w roku są wyższe niż 68 411,99 zł, tak, bo przysługuje ulga dopiero od progu 68 412 zł, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy też osiągane dochody nie wychodzą poza próg 133 692 zł. Przekroczenie progu nawet o 1 grosz powoduje to, że ulga nie przysługuje. Podstawą wyliczenia ulgi jest przychód ze stosunku pracy osiągany przez podatnika oraz, jak to ustawodawca nazwał, w przypadku przedsiębiorców są to przychody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszone o koszty prowadzenia tej działalności. Co jest tutaj jakby problematyczne, to, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma takiego pojęcia jak koszty prowadzenia działalności. To jest jakby potoczne pojęcie używane przez przedsiębiorców, ale nie przez ustawę, do tej pory przynajmniej, ponieważ zwykle jakby tą podstawą były koszty uzyskania przychodów. To były jakby te koszty podatkowe. Kosztami prowadzenia działalności można nazwać na przykład te wszystkie wydatki związane, które ponosi przedsiębiorca związane z działalnością, ale które niekoniecznie muszą być kosztami podatkowymi. Dlatego myślę, że w tym względzie pojawią się jakieś objaśnienia ministerstwa, które doprecyzują, jakie koszty powinien przedsiębiorca uwzględnić, ustalając zresztą prawo do ulgi. Co ważne, ulga przysługuje także w sytuacji, kiedy podatnicy rozliczają się wspólnie z małżonkiem i liczona jest ona wtedy od połowy osiąganych dochodów. Patrząc jakby na to i na tą regulację, która się pojawiła w tym zakresie, można mieć troszkę wątpliwości, czy przysługuje ona podatnikowi, czy ta ulga powinna być liczona rzeczywiście od połowy i wtedy patrzymy na przekroczenie tych limitów, dla których przychodów, dla których ulga została przewidziana, ale myślę, że w tym zakresie też to jakby najbliższy czas pokaże, w jaki sposób my tą ulgę możemy wyliczyć i w jakich sytuacjach to prawo do ulgi będzie przysługiwało, a w jakich nie. Ulga zasadniczo przysługuje przy określonej puli dochodów rocznych, natomiast istnieje możliwość uwzględnienia już jej na etapie wyliczania zaliczki miesięcznej. W przypadku pracowników ulgę tę stosuje pracodawca. Zgodnie z ustawą ulga jest stosowana obligatoryjnie w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika mieści się w tych limitach wyznaczonych przez ustawę, czyli powyżej progu 5701 zł, jeżeli przychód nie przekracza 11 141 zł, bo tutaj w zakresie tej ulgi to są po prostu dwie różne sposoby liczenia w zależności od wysokości dochodów uzyskiwanych przez pracownika czy przedsiębiorcę. I stosowanie ulgi jest obowiązkowe, chyba że pracownik złoży oświadczenie, że nie chce, żeby płatnik naliczał mu tą ulgę. Co oznacza, że jeżeli przychody pracownika mieszczą się w tych limitach, ulga co zasady powinna być stosowana obligatoryjnie. Może się to oczywiście wiązać jakby też z tym, bo wiadomo, że wynagrodzenie pracownika może być różne w różnych miesiącach. Pracownik może w określonych
sytuację otrzymywać premie, dodatkowe świadczenia, które spowodują wyjście poza te limity, ewentualnie jakby spowodują też to, że pracownik nie osiągnie limitu dochodów, które zostały przewidziane dla zastosowania ulgi i płatnik nie będzie mógł skorzystać z tej ulgi, czy nie będzie jej naliczał w trakcie miesiąca, a ostatecznie dochody roczne uprawnią podatnika do stosowania ulgi. No i w takiej sytuacji no, liczyć się będzie trzeba z tym, że w zeznaniu rocznym częściej niż dotychczas nastąpi niedopłata lub nadpłata podatku. No i oczywiście przedsiębiorcy, także którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, mogą także stosować tę ulgę, obliczając swoją zaliczkę miesięczną. Tak, wśród tych takich może korzystnych, bym powiedziała nawet bardzo korzystnych nowych regulacji, które pojawiają się w Polskim Ładzie, jest między innymi ulga na powrót. Tak się nazywała, tak ta nazwa jakby utrzymała się jakby nadal, mimo że tak do końca nie jest jakby, nie przysługuje tylko pracownikom czy osobom, które kiedykolwiek w Polsce mieszkały, tak? Natomiast warunki tej ulgi uprawniają jakby dużo znaczną, większą grupę osób niż ta, która jakby z nazwy tej preferencji podatkowej, na którą ta preferencja mogłaby sugerować. Więc ulga przysługuje osobom, które w Polsce nie mieszkały co najmniej 3 lata. Uprawnia ona do zwolnienia z podatku do kwoty 85 528 zł, czyli jakby patrząc na to, na te regulacje podatkowe, jest to jakby ten pierwszy próg podatkowy, który mamy obecnie i jakby z tego powodu pewnie jakoś ustawodawca stwierdził, że jakby tą kwotę zwalnia od dochodów, ale może też jakby wynikać to też z tego, że no już znamy taką preferencję w naszym obecnym systemie podatkowym, która uprawnia do takiego zwolnienia. Jest to ulga dla młodych i właśnie ta ulga na powrót została też przygotowana właśnie na bazie, czy ma bardzo podobny charakter. Prawo do zwolnienia przysługuje przez 4 kolejne lata. Można ją stosować tylko raz, czyli tutaj ustawodawca bardzo wybiega w przyszłość, jeżeli chodzi o stosowanie. No, i takie raz korzystanie z tej ulgi w sytuacji, kiedy podatnik, któremu przysługuje ta ulga, będzie wielokrotnie zmieniał miejsce rezydencji, nie będzie przysługiwał. Ulgą objęte są przychody opodatkowane według stawki, według zasad ogólnych, tak, czyli to przychody ze stosunku pracy, przychody z umów zlecenia, przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatku liniowego, ale także ryczałty od przychodów ewidencjonowanych. Z tych istotnych rzeczy, które tutaj też jakby jest przewidziane i taką preferencją, którą dodatkowo dał ustawodawca, jest możliwość wyboru pierwszego roku, w którym podatnik będzie korzystał z preferencji, gdyż może to nie musi to być ten rok, w którym podatnik zmienia miejsce zamieszkania na Polskę, ale także rok następny. I kto będzie mógł skorzystać z ulgi na powrót? Z ulgi na powrót będzie mogła posiadać osoba, która ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej, osobę, która posiada kartę Polaka, a także osoba, która mimo niespełnienia jakby tych poprzednich dwóch przesłanek przez 3 lata posiadała nieprzerwanie miejsce zamieszkania w jednym z tych krajów, czyli krajów Unii Europejskiej, krajów Konfederacji Szwajcarskiej lub EOG, ale także wybranych krajów, które zostały wskazane w ustawie i to są Australia, Japonia, Kanada, Wielka Brytania, USA, Chile, Nowa Zelandia, Republika Korei. Kolejną, jakby tą ostatnią grupą, która jest uprawniona, są osoby, które zamieszkiwały wcześniej przez 5 lat w Polsce, i przed tym 3-letnim okresem poprzedzającym
konieczność, taką karencję, kiedy nie było tego miejsca zamieszkania, mieszkały w Polsce. Osoby te muszą dodatkowo przedstawić certyfikat albo inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkiwania w tych krajach, które są tutaj wskazane. I teraz jakby pojawia się tylko pytanie, co to ma być za inny dowód. No i to pewnie jakby będzie, pokaże się w przyszłości, jak organy też będą podchodziły do tych dowodów, tych dokumentów, które będzie musiał przedstawić podatnik. No i pewnie tutaj trzeba będzie się też liczyć ze sporami z organami podatkowymi w zakresie wystarczających dokumentów uprawniających do stosowania. Kolejną bardzo ciekawą preferencją, no, także nową, jeżeli chodzi o podatki, jest ulga, tak zwana ulga 4+, ulga dla rodziców i opiekunów prawnych, którzy wychowują co najmniej czwórkę dzieci. Ulga została skonstruowana bardzo podobnie jak ulga dla osób, jak ulga na powrót, że tak powiem. I też jest to zwolnienie do kwoty 85 528 zł rocznie. I rodzic, który właśnie rozlicza swoje dochody według skali podatkowej, będzie mógł korzystać z tych preferencji, plus dodatkowo jeszcze będzie mu przysługiwała kwota wolna do 30 tysięcy złotych, co oznacza, że de facto rocznie zwolnione będą dochody ponad 115 tysięcy złotych, a w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem kwota ta będzie jeszcze dwukrotnie wyższa. Ulga nie pozbawia przy tym prawa do stosowania odliczeń od podatku, te, które już znamy, czyli tak zwanej ulgi na dziecko, i może być również stosowana łącznie z tą preferencją. Ulga, podobnie jak ulga na powrót, obejmuje przychody ze stosunku pracy, przychody z umów zlecenia, ale także z przychody z działalności gospodarczej, i to jakby niezależnie od wybranej formy opodatkowania dochodów, czyli zarówno skalę podatkową, podatek liniowy, jak i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulgi dzieci, które mają uprawnienie, czy uprawniają podatników do stosowania ulgi i kalkulowane są do liczby dzieci uprawniających do ulgi, to są osoby małoletnie, pełnoletnie, jeżeli otrzymują zasiłek, dodatek pielęgnacyjny, rentę socjalną, a także pełnoletnie dzieci, jeżeli się uczą w szkołach, nie otrzymują dochodów opodatkowanych liniowo lub w sposób zryczałtowany. Jeżeli dochody, które uzyskują, także inne, nie przekraczają kwoty 3089 zł. Kolejną ulgą, którą chciałabym przybliżyć Państwu, jest to ulga tak zwana Senior Plus, czyli dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, a pozostają na rynku pracy, są dalej aktywne zawodowo, czyli obejmuje osoby obecnie jakby kobiety w wieku powyżej 60 lat i mężczyzn powyżej 65 lat, którzy pracują, zyskują dochody i którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury nie nadal podlegają ubezpieczeniom społecznym. Oznacza to, że tymi dochodami, które są objęte zwolnieniem, są również, jak wskazane wcześniej, dochody ze stosunku pracy, z umów zlecenia i umów z działalności gospodarczej. Przy czym, ponieważ pojawia się tutaj ten element związany z ubezpieczeniami społecznymi, ulga nie obejmuje dochodów uzyskiwanych przez emerytów, może nie emerytów, ale te osoby w wieku emerytalnym, które zatrudnione są na przykład na podstawie umowy o dzieło, gdyż umowa ta nie jest tytułem do objęcia ubezpieczeniem społecznym. Seniorzy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, mają także prawo do skorzystania
z kwoty wolnej, co oznacza, że w sumie roczna kwota tych dochodów zwolnionych z podatku wynosi również ponad 115 tysięcy złotych. Tak, w związku z tym, że pojawiło się już sporo ulg, one mają bardzo podobne też troszkę zasady, jeżeli chodzi o prawo do zwolnienia. Ustawodawca stwierdził, że no, kumulowanie tych preferencji nie jest pożądane, dlatego nałożył pewne ograniczenia. Między innymi wskazane jest w ustawie, że suma przychodów zwolnionych na podstawie powyższych ulg, wliczając to także ulgę dla młodych, nie może przekroczyć łącznie 85 528 zł. W sytuacji, kiedy z ulgi korzystają pracownicy, czy osoby, które korzystają z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, tzw. kosztów autorskich, 50%, suma tych kosztów uprawniających do wysokości tych kosztów i suma przychodów zwolnionych z ulg nie może przekroczyć łącznie 120 tysięcy. Natomiast z ulg będzie można już korzystać na etapie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i w tym zakresie pracownik chcący korzystać z preferencji powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o tym, że taka ulga mu przysługuje i to oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Tak, z tych takich istotnych kwestii, może które wynika po prostu z przeoczenia najprawdopodobniej ustawodawcy, są dalsze, może nie do końca zamierzone preferencje dla osób, które korzystają z tych ulg, które polegają na tym, że osoby te oprócz zwolnienia z podatku skorzystają także z zerowej stawki składki zdrowotnej. Ustawodawca nie przewidział bowiem specjalnych takich zapisów, które obowiązują na przykład w przypadku ulgi dla młodych podatników, czyli tych, którzy nie przekroczyli 26 roku życia, które nakazują także w sytuacji, kiedy przychód jest zwolniony z podatku, naliczać tą składkę. W przypadku tych trzech nowych ulg, czyli dla tych osób, które wracają z zagranicy, może bardziej przenoszą rezydencję na terytorium Polski, dla seniorów, ale także dla rodziców czwórki dzieci, zabrakło takiego postanowienia, dlatego te osoby również do wysokości zwolnienia nie będą zobowiązane do zapłaty składki zdrowotnej. No, jeżeli oczywiście w międzyczasie też te przepisy nie zostaną znowelizowane. Oznacza to bardzo dużą oszczędność dla tych osób i myślę, że dlatego będzie dodatkową zachętą do korzystania z tych preferencji. Pojawia się też ulga dla samotnych rodziców. Mimo że nazywa się ulga, jakby jest to, myślę, że dla większości osób, które dotychczas korzystały z preferencji związanych ze wspólnym rozliczaniem z dzieckiem, raczej niekorzystna zmiana. Zastępuje ona bowiem właśnie to wspólne rozliczenie. Polega ona na możliwości odliczenia od podatku kwoty 1500 zł. Z kalkulacji, które próbowałam sobie tutaj robić, wynika, że zmiana będzie korzystna tylko dla tych osób, które osiągają dochody na poziomie około 3000 zł, czyli bardzo małej grupy osób. Natomiast wszystkie inne osoby stracą i 2021 rok będzie tym ostatnim rokiem, kiedy istnieje jeszcze możliwość rozliczania się wspólnego z dzieckiem, jeżeli oczywiście spełnia się kryteria do wspólnego rozliczenia. Tak.
Korzystną zmianą natomiast, która się pojawia i to już w rozliczeniu za 2021 rok, jest możliwość rozliczenia dochodów wspólnie z małżonkiem, także w sytuacji, kiedy podatnicy nie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok. Czyli wystarczy zawarcie małżeństwa w trakcie roku, na przykład we wrześniu tego roku, żeby istniało prawo, czy była możliwość rozliczenia wspólnego z małżonkiem, które jakby czasami jest jakby bardzo korzystną formą rozliczenia, zwłaszcza jeżeli dochody małżonków są bardzo znacznie się różnią. I ta możliwość wspólnego rozliczenia dotyczy już 2021 roku, czyli już za ten rok będzie można złożyć wspólny PIT. Tak, kolejną zmianą, którą wprowadza Polski Ład, jest zmiana w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. Do tej pory kalkulowany był ten przychód w zależności od pojemności silnika, w sytuacji, kiedy pojemność silnika nie przekraczała 1600 cm sześciennych, ryczałt wynosił 250 zł, a dla samochodów o wyższej pojemności silnika ryczałt wynosił 400 zł. W 2020 roku już te zasady się znacznie zmieniają. Więcej osób czy pracowników, którzy do tej pory korzystało z samochodów służbowych, będzie miało wyższą kwotę doliczaną do przychodu. A wynika to z tego, że zmienią się kryteria zaliczania do danej grupy podatników korzystających z samochodów tak zwanych preferencyjnych, a tych pozostałych. Wśród tych niższego ryczałtu ustawodawca uznał samochody, które są napędzane elektrycznie albo wodorem, czyli te tak zwane auta ekologiczne, a także o mocy silnika do 60 kW. To jest około 80 kilku koni mechanicznych, więc w większości jednak pracownicy odczują zmianę na swoją niekorzyść, gdyż więcej samochodów będzie teraz opodatkowanych wyższym ryczałtem. I w tym miejscu chciałam oddać głos koledze, który przedstawi nam ryczałt na pomoc. Maciek, musisz głos włączyć, bo nie słychać cię. Dobrze, o, teraz już powinno być dobrze. Kolejna zmiana, która zostanie wprowadzona od nowego roku, jest to korzystna zmiana dla osób posiadających znaczny majątek zagraniczny, czy też uzyskujących znaczne dochody zagraniczne. Chodzi tutaj o szczególne rozwiązanie dla osób, które posiadając takie dochody, przeniosą swoją rezydencję podatkową na terytorium Polski oraz będą niejako finansować pewne cele społecznie użyteczne, na przykład naukę, kulturę, czy też rozwój i innowacje w wysokości co najmniej 100 tysięcy złotych rocznie. Takie osoby będą mogły liczyć na szczególny, w wielu przypadkach bardzo korzystny sposób opodatkowania swoich dochodów zagranicznych. Jeśli chodzi o szczegółowe warunki stosowania tego sposobu opodatkowania, to jest wskazany już wcześniej wymóg przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski po takim okresie, że osoby te posiadały rezydencję w innym państwie przez co najmniej 6 lat podatkowych. Ryczałt jest formą opodatkowania na wniosek, czyli warunkiem opodatkowania, zastosowania tego sposobu opodatkowania jest złożenie Urzędowi Skarbowemu stosownego oświadczenia. Będzie przygotowany specjalny urzędowy wzór na złożenie tego oświadczenia. I trzeci, ostatni warunek
To jest właśnie wspomniany również wymóg ponoszenia wydatków na określone cele, nazwijmy je społecznie użyteczne, i szczegółowy katalog tych celów będzie doprecyzowany w przepisach wykonawczych. Opodatkowanie tym ryczałtem będą podlegać przychody uzyskiwane poza terytorium Polski, więc jeżeli osoba wróci do Polski, zmieni rezydencję na polską i będzie oprócz dochodów zagranicznych uzyskiwać również dochody polskie, to jej dochody polskie będą opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli przede wszystkim nie będą one objęte tym ryczałtem dla osób osiągających dochody z zagranicznych źródeł. Tych przychodów zagranicznych nie łączy się z żadnymi innymi przychodami, nie wykazuje się w zeznaniach, w księgach podatkowych, czy nie ma wymogu prowadzenia żadnych szczegółowo określonych przepisami ksiąg na potrzeby opodatkowania tym ryczałtem, natomiast znajduje się generalny wymóg, żeby podatnik posiadał dowody, na podstawie których można ustalić źródła pochodzenia tych dochodów, ich wysokość oraz okresy uzyskiwania tych przychodów. Jeśli chodzi o wysokość tego ryczałtu, to ten ryczałt jest stały, on wynosi 200 tysięcy za rok podatkowy, i to niezależnie od wysokości uzyskanych przychodów, więc jest to tak naprawdę taki podatek stały, dosyć rzadka sytuacja w polskim systemie podatkowym, że mielibyśmy do czynienia z podatkiem stałym, podatkiem dochodowym stałym, a więc całkowicie uniezależnionym od tego, w jakiej wysokości dochody są uzyskiwane. Ten ryczałt jest płatny każdego roku do 30 dnia roku następującego po roku podatkowym i to opodatkowanie w formie ryczałtu ma być stosowane aż przez okres 10 lat. Dodatkowo ustawodawca też przewiduje jeszcze dalej idące korzystne rozliczenie dla członka rodziny takiej osoby, czyli przykładowo jeżeli do Polski powróci małżeństwo mające wspólne dochody zagraniczne, to w takiej sytuacji jeden z małżonków będzie płacił ryczałt w wysokości 200 tysięcy i będzie zobowiązany do uiszczenia 100 tysięcy na cele społecznie użyteczne, natomiast drugi z małżonków będzie zobowiązany jedynie do zapłaty kwoty 100 tysięcy złotych tytułem ryczałtu i nie będzie już na niego spoczywał obowiązek uiszczania wpłat na cele społecznie użyteczne, więc można powiedzieć, że ta kwota 100 tysięcy dotyczy rodziny, a nie poszczególnych podatników. Kolejna nowa instytucja, która zostaje wprowadzona do ustawy PIT, jest to instytucja abolicji, która przewiduje, to jest tak naprawdę częściowa abolicja, czyli nowe regulacje przewidują pewne korzystne rozwiązania dla tych podatników podatku PIT, którzy pomimo tego, że uzyskiwali dochody, które powinni byli zadeklarować i rozliczyć od nich podatek, tego nie uczynili, więc dotyczy to przykładowo tych osób, które nie ujawniły dochodów, czyli przykładowo osoba prowadząca działalność gospodarczą oprócz dochodów fakturowanych posiada pewną część, również część działalności nie jest rejestrowana w żaden sposób, takie dochody będą mogły być objęte tą abolicją. Kolejna grupa to są przypadki, kiedy w ogóle nie jest ujawnione źródło powstawania dochodów, czyli w sytuacji na przykład, gdy ktoś prowadząc określone czynności w sposób powtarzający się, działając tak naprawdę jak przedsiębiorca, nie podjął żadnych działań zmierzających do rejestracji takiej działalności, do deklarowania przychodów, kosztów i dochodów z tytułu tej działalności wobec organów podatkowych. Abolicja również będzie dotyczyć przeniesienia za granicę lub posiadania za granicą kapitału w jakiejkolwiek formie. Kolejnym przypadkiem będą korzyści uzyskane ze stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów. Czyli przykładowo, jeżeli na przykład będą wykorzystywane pewne luki w interpretacji ich postanowień,
czasem też zdarzają się błędy w tłumaczeniu. Jeżeli takie właśnie rozwiązania są wykorzystywane po to, aby nie płacić podatek, to będą one mogły być ujawnione i skorzystać z abolicji. Kolejny przykład to nierzeczywista rezydencja podatkowa, więc sytuacja, kiedy rezydencja podatkowa jest w innym miejscu niż faktycznie jest to deklarowane, ale to są tylko sytuacje przypadkowe, ponieważ podatnik będzie mógł skorzystać z abolicji również w innych przypadkach, kiedy osiągnął korzyści podatkowe, które nie zostały ujawnione. Generalnie, jeśli chodzi o sposób korzystania z abolicji, to będzie to abolicja częściowa, tak jak wspomniałem, czyli nie będzie to całkowite zwolnienie tych dochodów z opodatkowania, natomiast będzie ustanowiony specjalny przejściowy ryczałt od tych dochodów, ustawiony na tyle niskim poziomie, żeby stanowić zachętę dla osób nieujawniających swoich dochodów do tego, aby ten stan rzeczy zgłosić do organów podatkowych. Z niekorzystnych zmian, które wprowadza Polski Ład, jest kwestia zmian w zakresie konsekwencji nielegalnego zatrudniania pracowników. Pracodawcy do tej pory, łącznie z pracownikami, którzy korzystali z tej ukrytej formy zatrudnienia, porówno ponosili ryzyka związane z nieujawnianiem dochodów, z nieujawnianiem stosunku zatrudnienia, nieopłacaniem podatków i składek od wynagrodzenia wypłacanego przez przedsiębiorcę i nieopodatkowania tych dochodów. Co ma się jakby zmienić? Ustawodawca chce rozbić tutaj tą solidarność między i korzyści, które są związane z nielegalnym zatrudnieniem i przerzucić te negatywne konsekwencje wyłącznie na podmiot zatrudniający, czyli przedsiębiorcę, który zatrudnia pracownika, nie zgłaszając faktu jego zatrudnienia właściwym organom. I wśród tych konsekwencji, które się pojawią, są, no właśnie, są kwestie związane z skutkami prawnymi związanymi z opłacaniem składek i podatków nieujawnionych i niewypłaconych od nielegalnego wynagrodzenia, niewypłaconego w związku z nielegalnym zatrudnieniem. Dotyczy to także składki zdrowotnej i ubezpieczeń, składek na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca będzie musiał w całości pokryć te składki, także w tej części, które do tej pory obciążały pracownika. Dodatkowo tych kosztów nie będzie mógł zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej. W przychodach natomiast będzie zobowiązany uwzględnić tę wartość przychodów, które nie zostały ujawnione organom i o które od 2022 roku będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania, czyli pracownik nie będzie musiał ich uwzględniać w swoich dochodach, natomiast pracodawca będzie zobowiązany zaliczyć tą część zwolnionych dochodów do swoich przychodów działalności gospodarczej. Oraz dodatkowo będzie musiał uwzględniać w przychodach z działalności gospodarczej za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. I to będzie należne jakby za każdy miesiąc, w którym pracownik pozostawał w stosunku zatrudnienia i nie było to zatrudnienie ujawnione organom, czyli było nielegalne. I to niezależnie również od tego, czy faktycznie wynagrodzenie zostało wypłacone. W zakresie tego, czym jest nielegalne zatrudnienie, ustawodawca odsyła do definicji zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, gdzie wskazane jest, że zatrudnieniem takim jest między innymi zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia warunków zatrudnienia na piśmie. Gdyż jak wynika z kodeksu pracy, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika na piśmie powinien mu przekazać
powinien zawrzeć z nim umowę albo co najmniej przedstawić mu na piśmie warunki wykonywania umowy. W sytuacji, gdy takiego dokumentu nie będzie, już zgodnie z nowymi przepisami dochodzi do uznania, że zatrudnienie było nielegalne. W tym zakresie także no, trzeba mieć na uwadze spór ewentualny w zakresie między innymi ustalenia, czy zatrudnienie, które jest, przybrało między pracodawcą a pracownikiem, przybrało właściwą formę, bo już w tej pory, czy nawet na gruncie obecnych przepisów, często dochodzi do takiej sytuacji, takiego sporu, czy ta forma umowy to jest umowa o pracę, czy na przykład umowa zlecenia. Więc myśl nowych przepisów wydaje się, że już w takiej sytuacji, kiedy dojdzie do przekwalifikowania formy umowy na umowę o pracę, liczyć się trzeba z konsekwencjami polegającymi między innymi właśnie na konieczności poniesienia tych dodatkowych kosztów. Także jeżeli od wypłaconego wynagrodzenia były płacone składki i podatki. Dobrze, ostatnią kwestią, którą chciałam jeszcze Państwu przedstawić, to są zmiany w zakresie opodatkowania przedsiębiorców korzystających, czy którzy wybrali, jeżeli chodzi o formę opodatkowania, formy zryczałtowane, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową. Tutaj, jak kolega zaznaczył na wstępie, wydaje się, że ustawodawca próbuje zachęcić coraz większą grupę przedsiębiorców do właśnie korzystania z formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Już w tym roku znacznie poszerzył grupę podmiotów, które są uprawnione. To znaczy między innymi objął nimi prawników, medyków. W tym roku dodatkowo do tych korzyści, które są związane z opodatkowaniem, z zryczałtowanym podatkiem dochodowym, dochodzi obniżenie stawek i między innymi niższe stawki podatku przewidziane zostały dla informatyków, którzy do tej pory rozliczali się 15-procentowym stawką ryczałtu. Dla medyków, którzy będą mogli korzystać ze stawki 14%, tak samo dla informatyków i architektów. Z listy wolnych zawodów znika również zawód nauczyciela uczącego korepetycji, co oznacza, że będzie on mógł się opodatkowywać stawką 8,5%. Przy tej formie opodatkowania skutkiem tej formy, wybór tej formy opodatkowania jest brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów, ale w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie ma wysokich kosztów właśnie, co jest jakby typowe dla pewnych grup prowadzenia działalności, tak jak informatycy na przykład, ta niższa stawka powinna jakby znacznie zrekompensować i być tą formą opodatkowania, która dla przedsiębiorców mimo wszystko będzie korzystna. Jeżeli chodzi o zryczałtowane formy opodatkowania, ustawodawca likwiduje też dosyć korzystną formę opodatkowania, która jest formą uproszczoną, polegającą na podatkowaniu w formie karty podatkowej. Od 2022 roku nie będzie już możliwości wyboru tej formy opodatkowania, tylko ci przedsiębiorcy, którzy do tej pory korzystali z tej formy opodatkowania, będą mieli możliwość nadal z niej korzystania. Dodatkowo wprowadzane są dodatkowe ograniczenia, które spowodują jednak, że nawet część osób, które teraz mogą korzystać z tej formy uproszczonego opodatkowania, nie będzie miało możliwości opodatkowania tych dochodów w ten sposób. Czym jest na przykład w przypadku medyków
zatrudnienie, czy świadczenie usług na rzecz osób prawnych czy jednostek nie mających osobowości, nie osobowości prawnej, czyli jakby w ramach kontraktów, które te osoby wykonywały, która ta możliwość do tej pory była. Dodatkowo pojawiają się także ograniczenia w postaci braku możliwości opodatkowania dochodów z najmu na zasadach ogólnych. To jest jakby zmiana, która do końca nie wiadomo, czy była zaplanowana przez ustawodawcę, gdyż jest to jeden z przepisów, który tak się wydaje, że miał być wprowadzony w związku z opodatkowaniem dochodów z najmu na zasadach zryczałtowanych do 2023 roku, natomiast opodatkowanie w tym zakresie zostało przełożone do 2023 roku, jednak ten przepis pozostał, czy wykreślenie jakby pewnej regulacji, która spowodowała to, że nie będzie w obecnej chwili od 2022 roku możliwe opodatkowanie jednocześnie kartą podatkową, a uzyskiwanie też dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych według zasad ogólnych. Tak, i myślę, że jeżeli chodzi o te zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym, to są zmiany w większości skłaniające właśnie przedsiębiorców do wyboru formy opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego, formy zryczałtowanej opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i pewnie będą skłaniały coraz większą grupę przedsiębiorców do wyboru tej formy opodatkowania. I na tym chciałabym zakończyć. Moment, myślę, że tak. Więc jeśli chodzi o sytuację, kiedy nie można skorzystać z abolicji, to ustawodawca wskazał na trzy grupy przypadków. Pierwszy przypadek dotyczy takich sytuacji, że dochody powstały bezpośrednio na skutek popełnienia przestępstwa, więc przykładowo osoba, która dopuści się kradzieży czy oszustwa, nie może opodatkować, zgłosić do opodatkowania w ramach abolicji tych właśnie dochodów. Kolejna sytuacja dotyczy, kiedy te dochody zostały uzyskane w wyniku popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, natomiast w tym przypadku to wyłącznie nie ma charakteru obligatoryjnego, jak w przypadku dochodów popełnionych w wyniku jakby pospolitego przestępstwa, nie przestępstwa czy wykroczenia skarbowego, bo w sytuacji, kiedy podatnik zdecyduje się na ujawnienie tych dochodów, będzie mógł nadal zachować prawo do, będzie zgłosi fakt popełnienia tego przestępstwa do naczelnika urzędu, to zachowa prawo do zastosowania, do skorzystania z częściowej abolicji. I trzecia grupa przypadków dotyczy to sytuacji, gdy zostało już wszczęte określone postępowanie przewidziane przepisami prawa, które jest związane właśnie z dochodami nieujawnionymi. Czyli ustawodawca wychodzi z założenia, że to stosowanie abolicji powinno być dobrowolnym aktem ze strony podatnika, a w momencie, kiedy już wchodzą jakby organy podatkowe, rozpoczynają swoje czynności, to wtedy jest już za późno i podatnik nie ma możliwości z tej abolicji skorzystać. Ja niestety nie mogę przesuwać tych slajdów, więc miałbym prośbę o przejście do kolejnego slajdu. Przepraszam, więc myślę, że też nie ma potrzeby przesuwania, jeżeli chodzi o te kolejne slajdy, bo w czasie Twojej nieobecności, Maciek, ja mówiłam tą swoją część. Prezentacja zostanie Państwu wysłana. Nie wiem, czy w międzyczasie pojawiły się jakieś pytania, ja ich nie widzę, nie wiem, czy ewentualnie, jeżeli one będą, jesteśmy już po czasie, postaram się jakby na wybrane pytania odpowiedzieć, skontaktować się z Państwem. A w chwili obecnej ja bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszamy na kolejne webinary, bo w ramach cyklu Nowego Ładu będziemy Państwu starali się przybliżać te zmieniane przepisy i proszę obserwować tutaj naszą stronę. Zapraszamy na kolejne tematy, które zostaną omówione, ponieważ ustawa jest bardzo obszerna, reforma jest
forma jest bardzo dużą zmianą w przepisach i ma bardzo istotne konsekwencje dla przedsiębiorców. Więc jeżeli Państwo chcieliby się z nimi zapoznać, to zapraszamy. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.